Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak, dzisiaj kolejny odcinek z gry West of Loathing, który będziemy... W sumie nie wiem co robić. W sumie nie wiem co robić, ponieważ zastanawiałem się, czy chcę uderzyć na cyrk, ze względu na to, że mam te 5000 mięsa, czy też poszukać czegoś, czego jeszcze, że tak powiem, nie znalazłem, ponieważ wiem, że jak pójdę do swojej partnerki, mojej ukochanej Suzy, to powie mi pewnie o rzeczach, których jeszcze sobie w sumie zaraz zapominam, więc wejdźmy do naszego partnera. I dowiedzmy się, co my w ogóle powinniśmy zrobić. There's always menu trail can. Something tells me we end on running errands for... Czyli tam jeszcze nie poszliśmy, no tak, no nie poszliśmy jeszcze do tego rail campu, jednakże co jeszcze nam zostało? Poczekaj, wyklikam sobie wszystko. I teraz mamy tak. Po pierwsze mamy zanieść pieprz do szefa Deadwater. No więc tam zaraz możemy się udać. Drugie mamy pójść do at the Lazy Eight Dude Run that you get him the old style military cap from Fort Old Dead. Czyli musimy dojść do Fort Old Dead znowu, żeby zanieść mu tam kapelusz. Czyli po pierwsze. Idziemy do szefa, ponieważ możliwe, że będziemy mieli ten pieprz. Mam nadzieję, że go mamy. Czemu pójdę do jaila? Chciałem pójść do hot doga, właśnie. Hot dog! Cześć szef! A nie, to nie tu. To nie jest tu, to też jest tam. Coś może tu mamy, jest coś dla nas? Okej, okay, znowu pakiet od Rufusa. Czemu mam znowu pakiet od Rufusa? Cow Catching Ring, co to jest? Have more random encounters with cows. Fajnie by to było, tylko gdybym mógł sobie, jak powiem, założyć jakby jeszcze na jakiś inny palec. Mercantile, to jest, to ty też nie jesteś przecież, jasny. Wiecie, jak w ogóle podprzedaję rzeczy też, bo mam tego chyba za dużo. O, właśnie to mógł sobie posprzedawać. To sprzedam zdecydowanie. To zostawiam, bo to mam ze sobą założone. Suwenie jest. To mogę sobie w sumie sprzedać. Albo zostawię. Co jeszcze tak mówiłem? O, mam jedną shawl więcej, więc mogę sobie ją sprzedać. Co jeszcze takiego drogiego chcę sobie posprzedawać? Na pewno mamy coś tutaj. To potrzebuję? Okej, okay, posprzedaję sobie to tutaj po prostu. Hammer nie, gold tufy też posprzedaję, goblin trousers sprzedam, mam już lepsze. To w sumie też mogę sprzedać, ghost pistol nie chcę, to mógłbym sobie chyba sprzedać, bo to jest silver, a nie, to zostawię w sumie. Na pewno coś tutaj miałem takiego do sprzedania. Tylko czego ja szukam? Lornetek. Mam ich po prostu za dużo. No w sumie nie chcę mi się sprzedawać. Gdzie jest ten szef? Tu jest, tu był szef, racja, w salonie był szef, tu jest kitchen, dalej. Oj, czekaj. Masz? Chcę usłyszeć historię, zdobyłem 30 expa, okej. Okay. Wiedziałem, że tak będzie misja z niego, bo na tym wiedziałem, że tutaj mam co niego, okej, okay, szefie. Masz tutaj pieprz, mamy teraz kluczyk do skrytki pocztowej. Mam nadzieję, że to będzie coś opłacalnego w tej skrytce pocztowej, ponieważ dawno nie robiłem tej misji, więc może to być coś taniego, że jak powiem. Takie coś się gówno. Saute knife. Będzie to dobre? No. Zostałem właśnie coś, co do niczego mi się nie przyda? Hej, partner! Tak, chciałbym z tobą pogadać. Czy o czymś zapomniałem? Jeszcze więcej... Aha, mam po prostu to odnieść. No dobra, nie ma sprawy. Myślałem, że mam to do czegoś użyć, coś w tym stylu, a mam to po prostu mu przynieść, więc kitchen. Witaj mój drogi, masz tutaj swój nożyk. Mam odkopać kogoś... What? Panie kucharzyku? Mam odkopać coś? Co dokładnie mam odkopać? O czym zapominam? Nie, to nie to. Daveyard. I mam go zdobyć, okej, okay, Daveyard, gdzie jest Daveyard? Tu. Lecimy tutaj. Zobacz te wszystkie miejsca z tego Deadwater, że po prostu się... Że po prostu, o kurna. Że po prostu się aż tak z tym bardzo nie bawić, tak? Że nie będę latał potem przez całą mapę, tylko po prostu zrobimy to. I potem się skupimy na tych misjach z góry, ponieważ tutaj mam no coś zdecydowanie, czego, że tak powiem, jeszcze nie robiłem. I denerwuję się ogólnie zaraz, jeżeli... będzie coś do zrobienia, w sensie, że tutaj coś zrobiłem, mogą mu to po prostu normalnie oddać, czy coś w tym stylu, bo... No to teraz sobie sens w czasem. Tutaj na pewno nie ma nic do tknięcia. Nie mam pewnie ludzkich popiołów, prawda? Dokładnie. Czyli byłem tutaj, tak? Chcecie mi powiedzieć, że ja mam już tą misję zrobioną. I mogłem po prostu do niego wrócić i powiedzieć, że to zrobiłem, prawda? Tak będzie?
Track it down. Okej, okay, z kimś sobie zagwalczymy. No niech to będzie krowa, więc pyk. Bang! Krowa zabita, lecimy dalej. Oczywiście sobie ekspo zawsze przyjmę, bo czemu bym nie miał tego robić. Dirtwater. Wrócimy teraz znowu do salonu. Wrócimy teraz znowu do naszej kitchen. Wracam do ciebie. What? Czyli najprawdopodobniej wiem, co muszę zrobić. Najprawdopodobniej muszę tam kogoś pokonać w tym graveyardzie. Muszę zaatakować na ten, na te grobowce, jak powiem. Wtedy będę... Wait. Dave C. Właśnie Dave G. Nie, to było Dave G chyba. Dave L. Dave D. Dave G. What? To gdzie jest ten Dave coś tam? Tu jesteś? Może jak możesz to zobaczyć? Dobra, zobaczymy z nim w takim razie. Któryś z was może się nazywa Dave? Dave Busted Garner, Cassidy. Okej, okay, pyk. Nie muszę w ogóle się na mnie skupiać, żeby dodatkować was jakoś specjalnie, więc pyk. Dobra, teraz jeszcze mag. O nie, atakujesz nas z półki. Trochę, że nie ma efektu, więc pyk. A mam nadzieję, że z niego to wyleci od razu. Nie. To nie ma nigdzie grobu. Takiego gościa, którego on szuka. Daveyard. Kurna, no. Daj mu coś tu szukać? Ja mu zadawał solo gościa? Dave Cody. Wiesz co? Ja powalczę z nimi tutaj przez 3-4 razy. Zobaczymy, czy wyleci mi ten recipe, co to ma być. I zaraz wrócę. Okej, okay, jestem kretynem. Recipe był w tym miejscu, przy tym grobie. Jedyny grób, którego nie sprawdziłem wcześniej. Więc możemy teraz wrócić do Dirtwater i zanieść mi ten recipe. U mnie zawalczyłem z tymi zombiekami jakieś... Snake Pit. Okej, okay, pójdę teraz. Zobaczymy z tymi zębiekami, znaczy z szkieletami za jakieś 6 razy, więc expa mam jeszcze do rozdania, więc teraz to zrobimy. 379 expa dokładnie, więc zwiększymy sobie gold on 1 to 3. Można. Czemu nie? Jak najbardziej. Zwiększ sobie jeszcze glamour może, żeby mieć więcej mięsa, żeby, które znajdujemy. Okej, okay, to rozkopujemy to. To my jakoś mazy... O, Suzy, wiesz jak to działa? Okej, okay, to dzięki, że mi wytłumaczyłaś. Wytłumacz mi to, jak to działa? Nie, też dzięki. A może to? Nie? No, okej, okay. Nie ma sprawy. Dzięki, kochana, za pomoc. Okej, okay, jesteśmy w Snake Pit w środku. Tutaj mamy jakiegoś węża, którego możemy zaatakować. Pewnie będzie dokładnie miał mało HP, ponieważ jest to dość stara, że jak powiem, miejscowa. Najprawdopodobniej, ponieważ wiecie, no. O. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Znalazłem ringa jakiegoś, co daje. Mid game set. Wygonić się naprawdę. Czemu to jest tak łatwo? Ponieważ jesteśmy w miejscu, które powinno być odkryte, jak powiem, dawno, dawno temu, tak? Nasz poziom teraz jest powiedzmy za górami, tam z lewej strony, więc tam powinniśmy czegoś szukać. Ale... O, jajka. What the hell? Aha, jeżeli nie pokonaliśmy, to się po prostu wykluły. No dobra, niech będzie. Mogę zrobić tutaj w rządku ten mój skill, który by przeatakował ich dwójkę, no ale już trudno. Atakujesz mnie, nie trafiasz, teraz podchodzę, pyk. Goodbye. Do widzenia moje tutaj wężyki. Tu ja mam sobie... Aha, to miałbym pikaxa stąd. Super. Super, miałbym sobie stąd pikaxa, ale nie, ja przecież musiałem sobie go wtedy kupić, tam znaleźć gdzie indziej. Nie, no przecież po co? Miałbym w ogóle sprawdzić wszystko dokładnie. Miałbym... gońcie się po prostu. A, no wszystko fajne, czyli możemy stąd już pójść, może uderzyć teraz znowu na Dirtwater, zanieść ten nasz przepis. Ponieważ jest on nam tam potrzebny do tego, żeby w końcu opuścić to miejsce, żeby skupić się na tym, żeby robić inne rzeczy, a nie żeby mieć cały czas w przypomnieniach, że muszę zrobić coś z szefem. Szefem masz oczywiście, sloppy, czy ja mam coś jeszcze ci zrobić, czy to już było koniec? Muscle 3. Super, ale mam Muscle 4, więc się goń. Z takim prezentem. Okej, okay, idę do mojej partnerki pogadać, czy ja coś jeszcze mam zrobić z tym kucharzem, bo ja się zaraz denerwuję. Czy ja o czymś zapominam? Profesor, dobra, to kumam. Okej, okay, to też kumam. Okej, okay, czyli musimy teraz pójść do Fort All Dead. Fort All Dead. Pyk. Uderzamy na to miejsce, zobaczymy, co się w nim tam wydarzy. Okej, okay, ho, znaleźliśmy. I have no idea. Czekaj, who are you... Czekaj, aha, czy on myśli, że jesteśmy clownem, no nie? Możemy się z nim bić, niech będzie. Skoro gość chce się z nami bić, proszę bardzo. Gold on 1, 2, 3. Mam nadzieję, że dasz nam jakieś fajne bajery. Ponieważ nas zaatakowałeś i myślałeś, że byłeś jakiś twardy gościu. Colorful hat.
Zobaczymy, jak co za kolor full hat był. 4 Moxie, goń się totalnie. Okej, muszę znaleźć tutaj Kapelinder. Mogę od którejś z nich to zabrać? Nie, strategii? Tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie mogę nic spuścić, dobra. Baraki? Może tutaj były Kapelindry? Gdzieś są Kapelindry dla niego? Nie ma, ewentualnie tutaj. Aha, aha. Może jeszcze tutaj coś jest? Coś tutaj może będzie, gdzieś tutaj może znajdę jakiś Kapelinder. Nie znajdę, nic, nic, pyk, 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 pyk. Dobra, nie ma. Czyli Kapelindrów dalej tutaj nigdzie nie widzę. Może tutaj jest skrzynce są, ale jeszcze nie sprawdziłem. W tym świetniku nie ma nic. W tym rytuale nie ma nic. W tej skrzynce, przeczytajmy. Okej, okay, super, nic nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma. Może tutaj mam znaleźć w tej walce z nimi. Jest jakiś plan, prawda? Ma to jakiś sens. Po części. No bo skądś ten kapelusz muszę znaleźć. To nie może być tak, że on nie istnieje. Więc walka to jest jakby taka jedyna, że tak powiem, opcja, która miałaby jakikolwiek, że tak powiem, sens. Okej, zrobię się na Haymakera, żeby ci tutaj zestanować, ponieważ pewnie mogło zabić to na dole, bo by tam, byłoby chyba lepiej, ale niech to jakoś tak wygląda. Teraz po prostu go zaatakujemy normalnie z mili, pyk. I ta dostrzeli do niego swój pocisk, pyk. Do widzenia. Teraz tak, wychodzimy stąd, mamy jakąś czapkę? Nie mamy czapki, czyli znowu jest misja typu znajdź czapkę tam, gdzie jest czapka, bo jak nie będziesz miał czapki, to można do mnie wracać. No okej, okay. Pytanie jest tylko, dobra, ty nie chcesz mi dać czapki, ty też nie chcesz mi dać czapki, ty też mi nie chcesz dać czapki, kto jest mi dać czapkę? Kurna, no ja potrzebuję od was czapki. Mogę być na górę? Okej, okay, znalazłem właśnie kopalnię jakąkolwiek, tylko super. Czego ja zapominam? Nie to, nie to, nie to. Any other ideas? Old style military cap from Fort All Dead. No i jak ja mam tutaj to znaleźć? Jakaś czapka tu jest niby, tak? Na mapie? Nie ma. Na tych górach? Nie ma. Tu wszędzie? O. Nie chcę tego. Mogę jeszcze połączyć, czy spór. Muszę skupić się w jakimś razie na ziemi, może. Albo przed za to? Mogę na to wejść? Nie ma tam nic. Baraki? Czy ja coś tu nie otworzyłem? Wszystko jest otworzone. A Kapelindra? Nigdzie nie ma. Na stołach też nie. Tutaj może coś będzie teraz? Może w tych piecykach jednak coś jest? Nie. No musi tutaj coś być, naprawdę. Nie ma. Ja mam znaleźć czapkę. Przecież nie w działku, prawda? W rytuale. Może ja mam serio z nim walczyć jednak. I nagle się pojawi ten Kapelinder. Nie mam zielonego pojęcia. No Fort Orde, to jest Fort Orde, tak? To jest jedyne miejsce, gdzie możemy to znaleźć. O Jezus Maria, szkoda, że nie ma tu żadnego, że tak powiem, tutoriala, który by mi powiedział, gdzie mam coś znaleźć, bo to jest naprawdę irytujące. No zobaczcie, na pewno jest to, że mam znaleźć. Guy? To the lazy... From Fort All Dead, no bo ja nie mam żadnej czapki, prawda? Nie zdobyłem. Starej, żadnej militarnej czapki. Chyba, że to jest to. Chyba, że to jest to. I że miałbym mu tą oddać. No, spróbujmy do niego wrócić. Może jednak on chce serio tą czap... O! Znalazłem to, co miałem znaleźć. Czyli jeszcze 4 mam znaleźć. Może tu jest serio, mamy tą moją czapkę oddać i może ja mogę moją oddać, tylko że... Nie wiem. Halo? No! Kościu! The army guys used to wear back in the day, like... Wymienię się z tobą, że nie mogę tam coś znaleźć, ale ja nie mogę właśnie znaleźć, o co chodzi. Więc... Mucho, idź mi stąd. Idę znowu na spawnienie, znaczy do walki. O, dobra, mam jakąś walkę. What the fuck? Pójdę teraz znowu do tego grobu. Zobaczę z 5 razy, ewentualnie może wyleci mi... jak się nazywa? Kapelinder, no bo... Nie ma nigdzie żadnej opcji, tak? Skupiam się, czy nie ma gdzie na dachach i tak dalej. Więc to jest jedyna nasza po prostu opcja, żeby tam coś takiego znaleźć, więc zaraz do was wracam. Okej, okay, poddaję się z tą misją. Musimy sobie na razie odpuścić, ponieważ znalezienie...
Tam tylko jest dziura, myślałem. Znalezienie tego hełmu, znaczy tego, tej czapki na razie nie działa w żaden sposób, więc idziemy po prostu na inną misję, którą będzie. Po prostu, co powinniśmy zrobić dalej? Jakieś inne pomysły, Aha, muszę znaleźć 5 chunks of El Vibrato Scrap. To akurat sobie odpuszczę. Czyli muszę znaleźć te El Scrapu, ewentualnie po prostu uderzyć już właśnie na, jak się nazywa, Railroad Camp. Jednakże nie, ja jeszcze wezmę sobie to do Lost Dutch Owen Mine, ponieważ coś może tutaj być dla nas przydatnego. Jeżeli nie, no to już zostałem tylko cyrk, a o, śmierdzi. Not with the some stench resi... Kwiatki. Kwiatki, gdzie są kwiatki? Gdzie będą kwiatki od naszej koleżanki? Jest, mam to. Zakładam. Mam resistance. O, mogę przejść. Nice. Ale mogę teraz to zdjąć, proszę. Dobrze kupiłem te kwiatki od tamtej dziewczynki. Mówiłem, że do czegoś przydadzą. Mam gas mask, która nam daje... O kurna, wszystko na polecieliśmy w dół. Jest tutaj miner pancy, 2 armoru lub 3 masy. Wiadomo co wezmę sobie, co sobie zostawię. Cukiereczki mam tutaj oraz instant gritsy, nic z tych rzeczy nie biorę. To ja mogę coś znaleźć z piton... Wait, what? Aha, czyli potrzebuję coś, no, potrzebuję jakąś, potrzebuję gas maskę na chwilę, żeby tam pewnie wejść. Uwaga! Okej, nie. Inspect the spiton, inhale, search it, keep searching, pull, spite soaked pants. Okej, mam jakieś portki, tylko ja chcę na pewno założyć mój kapelinder, żeby tutaj w 100% pewne, że wszystko mi się nic mi się nie zdanie. Speed i armor, muscle. No nie chcę tego zmieniać. Thermos to spike coffee, smelling salt, tutaj nie ma nic, tutaj też nic nie ma, to mamy windę, więc ją naoliwimy i po prostu sobie nią pojedziemy. Gdzie pojedziemy? Nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że gdzieś mnie to nie wywiezie w cholerę. Okej, okay. pyk, dużo mięsa, zrobicie... Co to jest, dziadek? Okej, jest zwariował po prostu, więc jest z nim powiem glob, grob, bibel, berdo, gordo, glob. Hej. Gość jest napierniczony, coś się z nim dzieje nie tak. No to niech będzie sobie tak, jak z nim tam po prostu jest. Teraz mogę się sklimbować w dół jeszcze dalej, więc lecimy. Lecimy w dół. Mamy tutaj diament, więc sobie go wziąłem, bo mi się należy, bo mi się po prostu należy, więc to po prostu robię. Ale tu mam jakieś skracze, krwi, tu mogę... Może stąd wyjść? Nie, ja nie chcę stąd wyjść. Okej, okay, no to stąd wychodzę w takim razie. Wait. Jestem zgubiony. No bo wszedłem. Wskazał mi wyjść. Maska? Może być maskę założoną? Czy miałoby sens? Że wiecie, że może się gazu wystraszyliśmy i dlatego nie chcemy otworzyć, tak jak było wtedy, że przejścia nie mieliśmy? Pyk? Oczywiście, że tak. Czy możemy sobie tak rozwalić? Przesunąć rękoma, odsunąć magią, pogadać, żeby odeszły, lub je zostawić, więc już mam pikaksa. Okej. Okay. Teleport. Mogę zdjąć maskę? Okej, okay, teleport. Trapezoidal piece missing from this weird crossbar thing, czyli potrzebuję czegoś. Czegoś potrzebuję, żeby to wszystko tutaj uruchomić. Najpierw ten trapez dostanę w momencie, kiedy... jeszcze raz mogę z nim pogadać, mogę? Okej, okay. Czyli najprawdopodobniej bym to zdobył, jeżeli bym poszedł do tego naszego ziomeczka, który nam wytłumaczył, jak roznosić te wszystkie gówinka. I wtedy bym mógł tam, że jak powiem, wejść, coś w tym stylu. I tam był ten dziarek, który nam wziął właśnie tą misję, którą mamy, że mam znaleźć te 5 kawałków. Ja w ogóle te 5 kawałków mam. Gdzie to jest? 4 mam scrap, czyli jeszcze jeden potrzebuję. Więc muszę sobie jeszcze tutaj pojeździć, tak? Musimy pojeździć, moja droga, więc pojeździmy sobie do Fort Aldead i tak dalej, blabla, będziemy tutaj jeździć. Approach it, okej, okay, mam nadzieję, że z tego wyleci. Mam nadzieję, że z tego wyleci, bo potrzebujemy właśnie tylko jeden kawałek jeszcze. Będziesz rozwalony? Dasz nam kawałek? Mamy El Vibrato Scrap, czyli teraz... Gdzie on tylko był? Gdzie on teraz był, mój drogi, znaczy moja droga? Co powinniśmy zrobić? Inny pomysł. No właśnie, ale gdzie jest profesor? Gdzie on był? Ja to chcę wiedzieć. Rescue mission to nie było, prawda?
Tam była ta dziadzia, znaczy ta babcia. Dziadzia, Jezus Maria. O. Silver Platter był ten, który nam na srebrno wszystko zrobił. Pickle Factory też nie było. Humming Cave to nie było, prawda? Nie było w Humming Cave. Nie, to nie było w Humming Cave. Rescue Mission, Dynamite, Old Mission. The... Profesor. Professor's House, tutaj było po prostu. Okej, odpuśćmy to, ponieważ mamy, nie mam takiej umiejętności. I Professor House, witaj bardzo serdecznie. Mam dla ciebie te kawałeczki, które chciałeś tam ode mnie oraz wziąć. A. Już coś wiesz? Okej, okay, miałem z tobą jeszcze raz pogadać. Okej, okay, mamy jakiś diagram, który nam daje możliwość. Okej, okay, Necromancer's Journal mamy to. The robbery strip you have found west of the mountains. Na zachód od góry. Okej, okay, okej, okej. Okay. Keystone Machine. Czyli jeżeli bym to zrobił, tutaj przed tymi kawałeczkami, zrobiłbym sobie tego ten kawałek, który nam jest potrzebny do... Jak się nazywa? Do... do tej jaskini, tak? Czyli ja sobie pojeżdżę. Pojeżdżę sobie. Nadzieję, że będę trafiał cały czas na ludzi, tak? Więc pyk, tutaj do Lazy, hey dude, oczywiście otwórz to. Nie dostałem nic z rzeczy, które chciałem. Chyba, że teraz mi się już nie będzie to pokazywało. Wtedy byłoby przypał, tak? Jeżeli by się już te potwory miały nie pokazywać. Okej. Okay. Będę 20 expa, super. Czam 15, nawet w sumie nie wiem, którą liczbę przeczytałem. Okej, okay, są. Czyli mamy jeszcze te szanse na te itemki do zdobycia. Więc teraz szybko. Wychodzę. Potrzebuję ich 5. Musimy z tobą zobaczyć. Okej, okay. Czym ty kurna jesteś, gościu? Szkielet na szkielecie? What? That was dziwne. Okej, co ja w ogóle pootwierałem za itemy? Bo ja tutaj pozdrawiałem to. Spell damage, niech się chrzani to. Jakąś zagadkę, która mi się w ogóle nie przyda, okej. Wracamy tutaj w takim razie do Lazy A Dude. Wracamy jeszcze raz do Fort Older. Tak będę sobie po prostu teraz jeździł, ale dostanę cały czas, widzę główinka, których, że tak powiem, nie potrzebuję. Gierko, proszę mnie nie trolu, ja potrzebuję tylko 3 kawałki. Okej, znowu expo dostałem, fajnie. Naprawdę fajnie, ale mi się to w ogóle w żaden sposób nie przydaje, więc take it. Dynamite odzyskałem, ponieważ w pewnej walce dużo go straciłem, dosłownie cały dynamite straciłem. Oczywiście, że walczę, bo o kurcze, krówki. Króweczki, tak? Pyk, pyk. Cow puncher oczywiście jestem, więc będę was tutaj załatwiał wszystko, pyk. Załatwiona kolejna krowa. No i teraz ta podbija, która próbuje nas zatrzymać, ale wifuje niestety taką biedoczko. Oj, pyk. Dostała gonga i teraz może jeszcze studium się teraz wzmocni, to byłoby fajniej. W sumie na to liczę. Nie wzmocniła się. Ale no musimy jeszcze pojeździć, więc w sumie jak zobaczę te kawałki, to zwrócę. W sumie nie przeczytałem innej rzeczy. Misji, mieliśmy wrócić do tego miejsca. Z tego, że tutaj mamy niby poszukiwanie tych kawałków. Owszem, zdobyłem sobie niby 2, ale więcej nie mogę, więc musimy tutaj wrócić. Mogę w tym wejść? O, dziękuję. Musimy tutaj wrócić i poszukać w tym miejscu, moi drodzy. W tym miejscu mamy poszukać właśnie tych wszelkich duperelów, które potrzebujemy z tymi magicznymi kawałkami. Więc najprawdopodobniej, jeżeli zejdziemy do tego portalu, tak mi się wydaje przynajmniej, będę miał tam teraz coś więcej, że tak powiem. Ewentualnie jakbym sam jeszcze pogadał. Okej, okay, ty nie masz tych kawałków, więc sobie po prostu odpuśćmy z tą rozmawianie. No i mam teraz zejść na dół, zobaczyć, czy tutaj coś się, że tak powiem, pojawiło. No nie, jest ten crossbar thing. I to jest ten problem, moi drodzy. Bo nie wiem jak, że tak powiem, mam tutaj. Chyba, że gdzie to było? Ta maszynka, bo ja mogłem ją wyłączyć, tak? I tylko gdzie ona jest? Halo? Halo, gdzie jesteś? Miałem tu do egzaminowania, pamiętacie? Miałem takie do wyłączenia. O, jest! Jeżeli bym to wyłączył, czy to będę mógł teraz się spotykać? Ewentualnie może będę mógł wejść tam na dole? Czy miałby sens? Nie. Ja nie wiem, czy to ich właśnie ściąga, czy ich właśnie odpycha. Chyba właśnie odpycha, tak? Gdzie to jeszcze raz jest? Znowu to zgubiłem. To było gdzieś tutaj.
O. The person says that this device calls out to other vibrato machinery. Spooky action at the distance. You don't trust it. No bo na razie go nie włączam. Na razie go nie włączam, ponieważ może to właśnie w tę stronę teraz zadziała. Więc wracam na górę. Moi drodzy, wracamy na górę. Ja tutaj więcej nic nie widzę, więc no... Do speedrun też nie mogę wejść, do tego też jeszcze nie mogę sprawdzić, tutaj nic nie mogę wykopać, pyk, wychodzę. I zobaczcie, jak podejdziemy do niej i pogadamy z nią. Wait, what? This Heluva. Heluva. Aha, czy nie możemy tutaj z sobą rozmawiać, tak? Ale patrzcie, jeżeli pojedziemy sobie do Silver Pratera, żeby z nią pogadać. Poproszę, żeby z nią pogadać. Elo. Am I forget about anything? Patrzcie. Mamy sprawdzić Lost Dutch Owen Mine, aby znaleźć więcej wskazówek, jeżeli chodzi o El Vibrato Technology. Czyli w teorii można uznać, że to, co odkryliśmy, tę maszynerię, to jest to, że jak powiem, co mieliśmy znaleźć, mamy do niego wrócić. Ale czy to jest moja myśl w ogóle dobrze działająca? Nie wiem, na pewno włączę sobie ten El Vibrato, jak to się kurczę nazywa, pyk. Dzień dobry, mój drogi. A, no coś egzaminujesz, tak? Coś egzaminujesz, ty dziadzie jeden. A ja co mam teraz robić z tobą, co? Bo teraz postanowię, że ja odpuszczę te misje poboczne, bo mi się wydaje, że ja robię poboczne misje cały czas. Nie wiem. Moi drodzy, nie wiem ile odcinek trwa, ponieważ dużo miałem momentów, kiedy klikałem, żeby, wiecie, zrobić ciszę, żeby uciąć, więc możliwe, że ten film może mieć 40 minut, może mieć 20 minut. Nie wiem, ile mniej więcej mi to zajmowało, te cisze. Jednakże w następnym odcinku odpuszczamy sobie misje poboczne. Jeżeli będę mógł kiedyś coś wrócić, będę musiał wrócić, to wrócę. Natomiast będziemy lecić teraz z główną fabułą, czyli uderzymy na nasze, w końcu, rail camp, railroad camp. Stąd nie chcę mi się już nic robić, nie chcę mieć z tą częścią nic wspólnego, więc uderzymy na to miejsce, ale to dopiero jutro, więc jeżeli wam się gierka podoba, nie zapomnijcie stawiać łapki w górę, przepraszam, tak przedłużałem, jeżeli chodzi o misje poboczne, sam nie wiedziałem, że są misje poboczne, dopiero przeczytałem przed chwilą na Reddicie, że są misje poboczne, niektóre z nich, ale znowu w South Parku też wcześniej było, że nie robię misji pobocznych, mieliście problem, więc tutaj po prostu nadrobiłem. Widzimy się jutro na następnym odcinku w głównej fabule, ja się najpierw żegnam, to było na tyle. Łapki w górę, subskrypcje, znajdźki i gry, jeżeli macie jakieś, że tak powiem, do mnie na przyszłość. Ja z wami żegnam. Siemanko. Peace. Yo!